Hreniger powrócił. Tak, cześć, z tej strony Ranger i witajcie w kolejnym odcinku Rangerowego Świadka Minecraftowego. Jest to już odcinek 8, więc odcinków jest dwa więcej niż kiedyś było, ale o tym nikt nie wie i nieważne. Tradycyjnie zaczynamy od pomieszania z poplątaniem. No i jak widzicie, dzisiaj zaczynamy w troszkę innym miejscu, bowiem jesteśmy w moim magazynie. Tak, część z was na pewno pamięta to miejsce z odcinka bodajże 4, jeżeli się nie mylę. No i tutaj jestem w następującym celu, pokazać wam dyrta. Tak, jak widzicie, mamy tutaj spory dyrta, weźmiemy trochę tego dyrta ze sobą. No bo dobry dyrt, jak to mawia pan Dyrektor z 500, nie jest zły. Tutaj mamy z kolei kobla i tego kobla też trochę weźmiemy ze sobą, no bo bez kobla ten świat by nie miał sensu przecież. No i tak, to są następne skrzynki z różnościami. O, tutaj mam nawet trochę więcej kobla, więc tego zostawię tu, a wezmę sobie tego z tej skrzynki, żeby tutaj nie zaśmiecać. Okej, jak także pamiętacie, mówiłem wam, że na tej górze, skąd robimy screenshoty, coś powstanie. Tutaj trzeba popatrzeć, tak, bo tam by było coś widać, a na razie nie może być widać. No i jak zapewne zauważyliście, na miniaturce także sporo się zmieniło. Nie stoję już w lesie, a stoję gdzieś. No i właśnie do tego gdzieś w tej chwili zmierzamy. Tak, tutaj znajdujemy się w moim parku. Popatrzymy się na ziemię. Na razie pochodzimy tutaj trochę po okolicy. Opowiadam wam co nieco o rzeczach różnych. Po pierwsze, jak widzicie, tutaj wszędzie już jest zrobione oświetlenie. Tutaj pojawiły się wszędzie nowe lampki. Tutaj wszędzie już jest piękne szkło z glowstone'em pod spodem. No i jak będziemy sobie tutaj spacerować, no to żadne potwory nas nie zjedzą, a pochodni za bardzo nie widać. I ja się z tego bardzo cieszę, że udało mi się zrobić coś takiego, bo to jest fajne. No. A więc park można uznać na razie za skończony. I tak, pokażę wam też, co się dzieje pod placem. Pod placem jest dziura. Pod placem jest dziura, która na razie nie jest zbyt głęboka. No ale wierzcie mi, będzie. No i w tym momencie już myślę, możemy przechodzić do tego projektu z dzisiejszego odcinka. Ale najpierw wam jeszcze powiem o tym, co w najbliższym czasie. W najbliższym czasie oczywiście kolejne odcinki historii Minecrafta. One są już w przygotowaniu, więc w najbliższych dniach powinny się pojawić. No i oczywiście więcej Rangerowego Świata Minecraftowego. Druga część, no, jakże upragnionego na pewno przez was, Speedbuilders. Tak, Speedbuilders z Avexem, bo wszyscy na pewno to obejrzeliście. No i w tym momencie mogę już się chyba odwrócić i pokazać wam oto, za chmurą, jak zwykle. To jest mój zamek. Tak, witajcie na moim zamku, hehe. Tam tam jest dyrt, o Boże. Dobrze, że w sumie tego nie słyszeliście, bo głupotę chciałem powiedzieć, ale nieważne. No i tak, to jest zamek. Zamek wyszedł naprawdę fajnie. Na koniec odcinka wam pokażę, jak on wygląda z tamtego mostu. A wygląda naprawdę świetnie. No i tak, jak widzicie, tutaj ta baza jest bezpieczna. Tam są mury wszędzie. Mieszkamy na górach, żeby tutaj nas nic nie atakowało. Ale w razie jakby przyszły jakieś potężne hordy mobów, no to mogę się schronić w zamku, zasypać wejście dyrtem. No i już wtedy nic mnie nie zje. Tak, więc wchodzimy sobie tutaj i wchodzimy sobie do środka. Moim zdaniem jest to naprawdę najładniejsze miejsce, jakie na razie zrobiłem na tym świecie. To jest naprawdę ten sufit i tutaj w ogólnie forma tej komnaty, czy też pomieszczenia, jest naprawdę moim zdaniem niezwykle udana. Cały zamek jest taki trochę drzewiasty, no i oczywiście jest zbudowany z czystego kamienia, bowiem stone bricków jeszcze na tej wersji nie ma. Jakby były, z całą pewnością zamek byłby z nich. No więc tak, tutaj stoją rzędy skrzynek. No i nasz zamek, jako że na razie nie ma specjalnie najazdów, jest po prostu magazynem kobla i dyrta. Tutaj wszędzie jest właśnie kobl i dyrt. Odłożę sobie teraz to do skrzynek. Tutaj z tej strony po lewej kobyl, po prawej dyrt. No i taką użyteczną funkcję będzie ten zamek pełnił. Może kiedyś jeszcze się
przyda na coś, na przykład gdzieś tutaj zbuduję wejście do lochów i będę tam trzymał widzów, którzy nie dali lajka pod filmem. Hehehe. Okej. Tak więc tutaj mamy pierwsze drzewo, największe w całym zamku. No i ono tak jakby podtrzymuje tutaj ten sufit, też jest bardzo fajny efekt, bardzo mi się podoba to, co tutaj zrobiłem. No i wchodzimy sobie po takich schodkach jak w pałacu jakimś albo w zamku właśnie i wychodzimy na dziedziniec, który ku zaskoczeniu wszystkich znajduje się nad wejściem, właściwie na ciężko to nazwać dziedzińcem, ale jest to dziedziniec, on jest okolany murami i wieżami dookoła. No i tak, tutaj jest dziura w murze. Powiecie, co to jest za bezsens? Po co ci dziura w murze? Dziura w murze jest po to, żeby można było stąd robić screenshoty, więc sobie nawet zrobimy teraz screenshota do miniaturki. Aha, no fajnie. No to będę musiał zrestartować grę, ale trudno. Nie wiem, co to znaczy, o co chodzi w tym, ale pojawia mi się czasem takie error. Trudno, zrobię sobie screenshota później. Tak, zadbałem o to jednak, żeby tutaj właśnie ta dziura nie wyglądała zbyt idiotycznie. No i wyłożyłem tutaj brzegi pistonami, żeby to wyglądało. To miało przynajmniej wyglądać tak jak jakaś krata czy coś takiego, że w razie czego jakby był tu jakiś najazd, to można to wejście zamknąć i tędy też nic się do środka nie dostanie. Jak widzicie, tutaj są dwa różne drzewa po bokach, to miało troszkę przypominać akację, ale raczej przypomina nic. Tak to jest już czasem z moimi budowlami. No i tak, tu zabrakło oczywiście półpłytek, jakieś niedoróbki zawsze muszą być, tam na zewnątrz widzieliście dyrta. No i tak, tutaj są skrzynki na różności. Jakieś te rzeczy tutaj jeszcze zostały z budowy, ale te skrzynki tutaj też zostaną, żeby w razie czego można było tutaj coś zostawić. I tak, wejdziemy sobie może teraz na mury. Na mury wejdziemy sobie przez wieżę. I muszę wam przyznać, że zastosowałem chyba po raz pierwszy w ogóle w moich budowlach Sulsanda. Boże, przez chwilę zapomniałem nazwy. Tak, zastosowałem Sulsanda. Naprawdę potrzebowałem właśnie jakiegoś tutaj koloru, który by kontrastował z całym zamkiem, a jednocześnie nie byłby drewnem. No i właśnie wpadłem na świetny pomysł użycia Sulsanda i ten zamek dzięki temu wygląda też moim zdaniem bardzo fajnie. Nauczyłem się także ostatnio budować właśnie jakieś porządne dachy, które nie byłyby takie płaskie jak dach mojego domu. No i dzięki temu mogłem zrobić te wieże, które nie wyglądają słabo, tylko wyglądają nawet porządnie. Tam jest kolejny grzyboląd. No i za chwilę sobie tutaj powspacerujemy trochę po murach. Poopowiadam wam jeszcze trochę głupotek o tym zamku. No i wyjdziemy na zewnątrz, popatrzymy sobie, jak tam wygląda z zewnątrz wszystko. A później pójdziemy tam na ten most i tam skończymy, myślę, odcinek. A więc tak, tutaj na dole, jak widzicie, jest wzorek z piecyków i z notebloków. Jezu, co jest dzisiaj ze mną? I z notebloków, który nie przypomina niczego, tak jak zresztą to, ale nieważne. To także miało być drzewo, jak się bardzo, bardzo przyjrzycie i ktoś ma bardzo, bardzo dużą wyobraźnię, to tutaj można zobaczyć pień, tutaj jakieś korzenie, a notebloki to miały być liście i tutaj takie gałęzie. Wyszło to na pewno nie jak drzewo, ale wygląda fajnie, więc zostanie. No i tak, o, noc się robi. Więc jest świetny moment, żeby wyjść poza mury. Wyjdziemy tędy. Zdewastowaliśmy na chwilę nasz zamek, żeby było szybciej. Ale tak, wejdźmy sobie tutaj na drzewo. Udało się wskoczyć. No i zaraz tutaj wam się odwrócę i pokażę, jak wyglądają mury z zewnątrz. Z tej strony, jak widzicie, mur jest taki pofalowany. Jak zresztą... No, o Jezus Maria, ale jakieś ściny. Tutaj jest taki pofalowany, żeby właśnie trochę to rozbić ten mur. Z drugiej strony jest taki wzorek, ale już tego pofalowania nie ma. No i tutaj właśnie wymyśliłem takie schodki drewniane, żeby rozbić tą strukturę ze stołu. I też to, myślę, wyszło całkiem fajnie. Ha, zresztą, co mi nie wychodzi fajnie, powiecie? Ranger, tobie wszystko fajnie wychodzi. Tylko gadasz czasem trochę za długo i mógłbyś się ograniczyć. Wybaczcie mi za ten odcinek kolejny gadania, ale jak zwykle zapomniałem wam nagrać czegoś zanim zacząłem budować, no i tak to właśnie wychodzi. No i tutaj ten pasek taki z tego Sulsanda. Oczywiście pisane przez sól, jak sól. No i to też jest takie ciekawe moim zdaniem. O, tak jak mówiłem, z każdej strony są te schodki. No oczywiście z przodu schodków nie ma, bo tutaj jest brama. O, 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 o. A pan tu czego? Do widzenia. Proszę spadać se na dół.
Okej. Więc może teraz sobie zejdziemy. No i za chwilę, myślę, zobaczymy się na moście. I tam zakończymy sobie odcinek. I tak, jesteśmy na moście. Jeszcze mała notka, zanim pokażę wam zamek z tej strony. Tak, farmy są już pełne, w końcu udało się wypełnić wszystkie 3 piętra. No i tam sobie teraz zboże rośnie, głównie po to, żeby ładnie wyglądało, bowiem jest już go pół dużej skrzyni. Ale tak, farmy są pełne i... no i tyle. I oto jest zamek, tak właśnie się on prezentuje z tej perspektywy. I naprawdę moim zdaniem jest to najładniejsza budowla, jaka tutaj znajduje się na tym sejwie. Jestem naprawdę dumny z tego zamku. No i mam nadzieję, że wam się również spodobał. Tak jak i ten odcinek, chociaż wiem, jak zwykle było dużo gadania o niczym. Ale już w następnym odcinku, w którym będzie coś jeszcze nie wiem gdzie, ale wiem co. I tam pokażę wam już od początku, odkąd wyberę miejsce, gdzie będzie pewnie las, bo tu wszędzie jest las dookoła. Aż już będzie projekt zbudowany, tak prześledzicie sobie razem ze mną. To znaczy prześledzicie sobie po prostu ten tok budowy, kiedy będę budował różne rzeczy. I może kończmy ten odcinek, bo już zaczynam gadać coraz większe głupoty, jak zapewne słyszycie. Tak więc mam nadzieję, że zamek, no i ten odcinek wam się spodobał. I dzięki za oglądanie i oczywiście zostawcie łapkę w górę, jak się wam podobało, bo jak nie, to wylądujecie w lochu, którego nie ma. Tak, na pewno. No i to by było na tyle. Widzimy się w następnych filmach historii Minecrafta, rangerowego świadka minecraftowego, czy tam czegokolwiek jeszcze. Okej, to by było na tyle. Jeszcze raz mówię, jak zwykle się powtarzam. Koniec, cześć!